Dzisiaj nastąpiła zmiana na stanowisku dowódcy 5. Pułku Chemicznego w Tarnowskich Górach. Pułkownik Mirosław Kobryń zastąpił pułkownika Bogdana Kulę, pierwszego dowódcę jednostki. Pułkownik Kobryń ma za sobą 26 lat służby. Zaczynał karierę wojskową w nieistniejącym już 1. Batalionie Chemicznym Śląskiego Okręgu Wojskowego. Potem służył w 20. Pułku Kawalerii Przeciwpancernej, 11. Dywizji Kawalerii Pancernej, a w 2010 roku skierowano go do 5. Pułku Chemicznego. W Tarnowskich Górach pełnił obowiązki szefa sztabu, a następnie zastępcy dowódcy. Znam potencjał tego pułku i stojące przed nim wyzwania. 5. Pułk Chemiczny to żołnierze i pracownicy zaangażowani w służbie i w pracy, profesjonalni i gotowi na kolejne zadania. Niejednokrotnie pułk potwierdzał swój poziom wyszkolenia i gotowości do realizacji określonych zadań. Wierzę, że razem jesteśmy w stanie budować kolejne zdolności i historię tego garnizonu dla dobra Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.